building. Oh, I'm in the zone, man. Now tell me who can stop me, I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home when it's over. Szukać trójki na zwycięstwo. Sawowicz, nie, 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 jest! Alvir w finale! Alvir w finale! Alvir w finale! Ocaliśmy ze szczęścia! Kibice z Wrocławia biegli tutaj na boisko. Studio WLC.pl, lepsza strona Włocławka. Witamy Państwa serdecznie w programie Szósty Zawodnik. Pierwszy raz witamy na żywo. Witam Dede. I Albo. Właśnie udostępniam link również i na Brzytwę. Nie widzę. Idzie to wszystko powoli. Wybaczcie nam Państwo, pierwszy raz nadajemy na żywo. Próbujemy, były takie emocje na ostatnim meczu, ale no udało się wygrać na szczęście. Jest wynik 3-3, stworzyliśmy, o jest, przepraszam, na Brzytwie, jesteśmy, zobaczcie Państwo. O. Kto jest na Brzytwie? O jest. To jest nasz link na żywo. Dobra. Dobra, ja odpalam też Twittera, tak jak zapraszamy. Odpalam to na Twittera i zaraz jak na Twittera to jeszcze raz się przywitamy. Dobrze, już finalnie. Proszę. Przepraszamy tych, co już nas słuchają i no, na razie nie zaczęliśmy. Dobrze, poszło. Poszło? Poszło, tak jest, zaczynamy. Dobra. Okej, okay, to Studio WLC.pl, lepsza strona Włocławka. Witamy Państwa serdecznie w programie Szósty Zawodnik. Wita Dede oraz Elbo. Witamy Was na żywo, pierwszy raz. Pierwszy raz jesteśmy na żywo po pięknym meczu. Po prostu bardzo ekscytującym. Szóstym zawodnikiem, Hala Mistrzu była szóstym zawodnikiem od pierwszej do ostatniej minuty. Nawet podczas tej przerwy spowodowanej brakiem prądu. No, ale... Co ty, Adam, powiesz o tym meczu? Co robiłeś może podczas tej przerwy, powiesz? No może od początku, Marku, od początku, bo trochę tego się uzbierało, tak? No drużyna odbudowała się przede wszystkim mentalnie, tak? Widać było chęci i zapał do grania, tak? Już pierwsza kwarta była bardzo dobre otwarcie. Wsparcie z trybun ponownie, oprawa szykowana chyba tam do ostatnich chwil, także też już zawodnicy widzieli podejście kibiców, to czuli, że mecz jest absolutnie wyjątkowy i wiadomo, ostatni w tym sezonie w Hali Mistrzów, tak. Także no, pierwsza kwarta bardzo dobra, do przerwy również prowadzenie, później ta nieszczęsna awaria. W przerwie powiem Ci, że nawet nie było wody w klubowym sklepiku, bo po prostu zabrakło, tak. A jeżeli próbowały sięgnąć po batona, to były rozpuszczone, także proszę sobie wyobrazić, jaka była temperatura w środku, tak. Nie zaszkodziła nam nawet ta przerwa, nie wybiła z rytmu, bo różne tam były obawy i głosy, że to może jakiś tam znak z góry, nie daj Boże, że wyjdziemy po przerwie, tak, i będzie gorzej, ale było bardzo dobrze. Kapitan Kamil Łączyński, tak, w trzeciej kwarcie, można powiedzieć, że pociągnął nam ten fragment i odważne wejścia na kosz, tak, oraz dobra zmiana Michała Michalaka, też ważne rzuty, dwie trójki oraz zbiórki, asysty. No i rewelacyjny nasz Simon, który rano udzielił wywiadu, tak. To tak się wszystko ładnie jakby nam zaplanowało. Rano wywiada, potem super mecz. 30 punktów ponad na koncie, wspierany przez Iwana Almeidę, który też robił co mógł, tylko dokładał, wiadomo, podawał, zbierał, rzucał też ta ważna trójka w ostatniej sekundzie, to praktycznie jak ze Stelmetem rok temu na półfinale.
Także no, straciliśmy na połowę meczu Valerego. Tam już po prostu trener nie chciał ryzykować w drugiej połowie. To był jakiś tam skurcz tak, typowy, taki przemęczeniowy. Jak wiadomo, gramy bez dwóch zawodników. Dobre też wejście, trzeba pamiętać, Olek Czyż, tak. Również doping się fajny niesie na hali dla niego. Udane akcje w ataku i energia w obronie. Także stanęliśmy na wysokości zadania, zagraliśmy w ataku praktycznie, można powiedzieć, idealny mecz, ponad 100 punktów na koncie, jeszcze na koniec Piątek zapunktował, także no, wszystko idealnie się ułożyło. Dzisiaj jest dzień przerwy, odpoczynku, jutro atakujemy dalej na tym natchnieniu, na tej energii. Tak jak też mówił Simon, że każdy kibic będzie potrzebny, tak, każde gardło w Toruniu na wagę złota. Tak jak mówisz, Simon, tak się fajnie złożyło, wywiad tutaj właśnie miał w stacji WLC i zagrał świetne zawody. Kolejny raz, można powiedzieć, ale wczoraj to po prostu fenomenalnie. Wielu wątpiło, Michała Michalaka też wczoraj zagrał. Kamil Łączyński ładnie prowadził grę. Słychać nas, widać, dobrze, okej, okay, bo tutaj mamy czat, nawet zobacz, widzisz? Widzę, tak. Tutaj tak. Są już pytania do naszego gościa, bo już gość jest znany, już nie mówiłem jeszcze o tym, ale w opisie streamu jest napisane, że Kuba Konieczka jest naszym gościem. Kuba już niecierpliwie czeka. Znowu Kuba, drugi tak. Raz z rzędu, to się dobrze nie skończy. Ja mogłem jeszcze też mówić o meczu sporo, bo naprawdę no, to było to, co się działo na boisku, na trybunach, to naprawdę... No, szósty zawodnik zrobił co mógł, to przeżycie był wielkie. Ostatni mecz, także kibice zostawili wszystkie siły, zawodnicy okay. Tak samo, wyszedł fajny wynik z tego, jedziemy dalej, mówię, mam nadzieję, że będzie nas, że naszych kibiców będzie więcej w Toruniu niż miejscowych. Mam nadzieję i że z Valerym wszystko dobrze, też mam nadzieję, ja może już się z Kubą połączę, bo się niecierpliwi. Jeszcze porozmawiamy, tak? Awaria prądu, tu już Kuba żartuje, że znowu awaria prądu. Nie mamy awarii. Dzwonimy. Już czeka. Ja tylko przypomnę, że ja obstawiałem 4-3 dla nas. Tak, Więc mogę się sprawdzić. Twój typ w grze cały czas. Tak, oczywiście. No Kuba, odbieraj nam. No witamy Kuba. Cześć Kuba, powiedz może tak na dzień dobry, jak ci się na tej wojnie podoba? Derbowej wojnie, jak ci się podoba? Adasiu, akurat ciebie bardzo słabo słyszę, takie echo mam. To przybliżę się może teraz lepiej? Czy tak jeszcze, tak średnio? No nie dużo, ale będziemy się łapać, myślę, jak w lesie. No Maxa jesteś, nie? No ja takie mam pytanie na początek, jak podoba ci się na tej derbowej wojnie, która niestety jutro już się skończy? Dobre pytanie. Na pewno jest to intensywna wojna, bo trwa w zasadzie do samego końca i to jest chyba najlepszy scenariusz, który mogliśmy sobie wszyscy jako kibice obu drużyn wymarzyć. Jest dla nas, jako na pewno pracowników obu klubów, to wojna wyniszczająca. Przede wszystkim i fizycznie, i psychicznie, bo jednak zapotrzebowanie, zainteresowanie i skala jakby tego wydarzenia no jest olbrzymie. I powiem szczerze, że choć planowaliśmy od 3 sezonów razem z klubem z Włocławka, że to się może wreszcie wydarzyć, to było takie nasze trochę takie wewnętrzne marzenie, że no, do tego zmierzamy. I to był też jakby też cel, myślę, że obu organizacji do tego, żeby budować silne drużyny i wreszcie gdzieś tam na tym samym szczycie Energa Basket Ligi się spotkać. Mimo iż jakby kalkulując to, że to może być jakieś różne pewnie scenariusze sobie w głowach układaliśmy, to przypuszczam, że nikt z nas nie wierzył do samego końca, że to będzie aż taka duża skala przedsięwzięcia, więc naprawdę tutaj ukłon w kierunku kibiców obu drużyn i nie tylko, bo żyje tym cała koszykarska Polska. Myślę, że mamy fajne widowiska i cieszmy się z tego, że jeszcze raz tylko się będziemy mogli razem spotkać. A już zakładaliście przed sezonem, że będziecie w finale? Czy tak, co było waszym celem? Srebro, finał, brąz czy półfinał? Mhm. Czy nie było w ogóle żadnego... Trochę było tak, bo nie ukrywamy, że gdzieś tam sobie tam poprzeczkę niechcący postawiliśmy tym, że w ostatnich sezonach gdzieś tam się ocieraliśmy o ten złoty medal. Udało nam się po drodze przez te 5 sezonów zdobyć w zasadzie wszystko, oprócz tego właśnie tytułu, co było do zdobycia, więc gdzieś tam po cichu na pewno w głowach każdego z nas tam się rodziła taka nadzieja. Nie ma co ukrywać, że ten zespół, który w tej chwili
mamy w Toruniu, to jest najsilniejszy personalnie zestaw w historii toruńskiej koszykówki i tutaj na pewno to też w jakiś sposób sprawia, że te nasze oczekiwania były też rozbudzone, no ale wiadomo, sezon był trudny, moim zdaniem jeden z najciekawszych i najbardziej wymagających w historii takiej nowożytnej Polskiej Ligi Koszykówki, więc to też jak ten sezon się budował, nasz dobry początek, później trochę taka słabsza forma z spadką w Pucharze Polski, to wszystko gdzieś tam do końca trzymało nas też w takiej niepewności, że nawet przystępując do tej pierwszej rundy z drużyną ze Szczecina, gdzieś tam ta obawa o te losy w tych playoffach była. Na szczęście myślę, że byliśmy dobrze przygotowani, mamy fajny zespół, gdzieś ta pozytywna atmosfera też przez to drużyna i ta stabilizacja jest w Toruniu czymś takim naturalnym i przez to chłopacy się znają, lubią, to też pomaga na pewno w wielu aspektach boiskowych. To wszystko jakoś sprawiło, że jesteśmy dzisiaj w tym, a nie innym miejscu. Warto też, Kubo, podkreślić, że ten finał udaje wam się zrobić tylko z trzema zawodnikami z zagranicy, prawda? A tak to no reszta tak to jest polski skład i to jest coś fajnego. Budować. Chcemy ten polski cukier tak budować, żeby on był polski nie tylko z nazwy. Myślę, że teraz po zmianach jakby w przepisach ta koncepcja też zostanie w jakiś sposób utrzymana. Na pewno ze względu na to, że większość umów naszych zawodników się kończy, będziemy gdzieś tam w jakiś sposób aktywni na tym rynku transferowym, ale gdzieś cały czas chcemy, żeby ci najlepsi Polacy grali w Toruniu i myślę, że oni też tego chcą i gdzieś te drogi nasze się w wielu przypadkach spotykają i mamy to szczęście, że naprawdę bardzo fajna generacja Polaków gra dzisiaj w Toruniu, a myślę, że to też jest z przyjemnością i korzyścią dla całej polskiej koszykówki, dla kibiców w całym kraju. No mnie tutaj właśnie jeden Polak chodzi po głowie, który oddał ważny rzut w tej serii. Aha. Aaron, tak, był też wywiad z nim, ja pamiętam przed sezonem, jak mówił, że po podpisie już w waszym klubie, że on grał złoto. I możesz tak zdradzić teraz tutaj, jak blisko był Aaron podpisu we Włocławku latem? Na pewno masz taką wiedzę. No, wiem, że Aaron się dobrze czuje w Toruniu, wiem, że zostanie z nami na kolejne lata. Dla nas to jest bardzo ważny element naszej jakby tożsamości klubowej. Fajnie mieć takiego zawodnika. Jest to na pewno bardzo inteligentny gracz, jeden chyba z najlepszych polskich koszykarzy, podpora reprezentacji w jakiś sposób, więc na pewno na takich bohaterach lokalnych fajnie też budować marketing, fajnie też budować klub, bo oprócz tego, że Aaron jest znakomitym koszykarzem, to jest fajnym gościem po prostu. A powiedz mi, Kuba, bo 3-0 pokonaliście przedfinale, 3-0 pokonaliście Stermet. Czekaliście już na rywala i już wszyscy czekali, już kupowali bilety nad morze do Gdyni, czy raczej było nastawienie, że może jednak Anwil z tego wyjdzie i będą derby? No, powiem szczerze, że gdzieś tam jak było 2-0, to gdzieś tam no, na pewno w wielu głowach koszykarskich w Polsce wlała się pewnego rodzaju wątpliwość co do możliwości klubu z Włocławka związanych z awansem do finału. Należy jednak pamiętać, że Anwil to sprawdzona marka, sprawdzona organizacja, gdzie no, publiczność na pewno jest sporym utrudnieniem dla każdego rywala, więc po cichu wiedzieliśmy, że w tej serii też może się wszystko zdarzyć i tak obserwowaliśmy to naprawdę bardzo intensywnie i po tym wygranym meczu we Włocławku na 2-1 wiedzieliśmy, że to jeszcze nie koniec i tak też jak to w siatkówce się mówi, że jak ktoś nie wygrywa 3-0, to później przegrywa 3-2, wiedzieliśmy, że ta energia gdzieś tam znowu przechyla się na stronę drużyny z Włocławka. No i tym samym gdzieś tam czuliśmy, że jednak te derby chyba się właśnie w tym momencie ziszczą i tym samym jakby dla nas, dla organizacji, tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, no najfajniejszym możliwym scenariuszem było zagrać z Anwilem. Na pewno z Arką byłoby nam w wielu aspektach organizacyjnych łatwiej i tutaj nie ma się co oszukiwać. Ale gdzieś ta energia, myślę, że dzięki temu, że i my, i tutaj na pewno cała społeczność koszykarska we Włocławku nagle dostała właśnie to, na co czekała, sprawiła, że mamy takie fajne finały, jakie my właśnie przeżywamy. Także przed nami na pewno apogeum tego. Myślę, że jutrzejszy mecz ze względu na wynik i bez względu na to, jak
się skończy, będzie absolutnym świętem koszykówki. Wydaje mi się, że obie drużyny w tym momencie są już wygrane i tutaj absolutnie jakby nie usprawiedliwiając losów ewentualnego siódmego spotkania, wydaje mi się, że warto docenić postawę obu drużyn, bo obie drużyny budowały się w pewnych mękach. My zaczynaliśmy ten sezon najszybciej, jak to było możliwe. Fajnie biliśmy się z Mińskiem, fajnie biliśmy się z Madrytem i na samym końcu nie daliśmy rady awansować do Ligi Mistrzów. Anvil natomiast dzielnie nas reprezentował w tej najbardziej elitarnej, dla nas przynajmniej Polaków w tej chwili, w europejskiej lidze. Więc tutaj też na pewno należy docenić Was jako całą organizację, że naprawdę bardzo z dobrej strony pokazaliście się w Europie, co na pewno zostało w Genewie odnotowane i dzięki temu też my jako Liga na pewno będziemy w przyszłości mieli trochę z FIBA łatwiej. Więc tutaj wielki ukłon myślę, że dla obu drużyn, jeżeli chodzi o drużyny sportowe, no i wielki ukłon dla obu organizacji, że naprawdę dają radę. To, że jesteśmy, myślę, w finale, to na pewno nie. No właśnie, Kubo, ten finał jest walką też o fazę grupową Ligi Mistrzów. Nie ma co ukrywać. Wasze zainteresowanie na pewno się nie zmieni. Będziecie chcieli występować w pucharach w przyszłym sezonie, tak? No na pewno jakimś elementem dalszego rozwoju dla nas jest gra w tych europejskich pucharach. Też nie ukrywamy, że dużo racji ma na pewno Adam Romański, który jak mantrę powtarza i gdzieś tam też musieliśmy trochę do tego dorosnąć i po czasie przyznajemy mu rację, że jeżeli chcemy naprawdę zbudować od nowa jakby markę, potęgę polskiej koszykówki, to no niewątpliwie musimy się w tej Europie ogrywać. Ze dwóch względów w zasadzie, tych organizacyjnych no i finansowych, które w tej chwili tutaj na pewno Janusz Jasiński znowu ma rację, nie są jakby naszym atutem jako całej ligi i całego kraju, ale no musimy budować wokół nas takie zainteresowanie, jakie udało się przynajmniej w naszych dwóch miastach zbudować wokół finałów, a chociaż jeżeli dotrzemy do jakiegoś tam ułamka tego, jak ostatnio wygląda miesiąc w naszych obu miastach w skali całego kraju, to wierzę, że uda nam się z Energia Basket Ligi naprawdę stworzyć fajny produkt, gdzie przynajmniej lokalnie w tych 16 miastach będziemy naprawdę fajnymi, rozpoznawalnymi markami. A jeżeli tak się uda, co myślę, że nie jest czymś niemożliwym, bo wystarczy spojrzeć na kluby żużlowe, które naprawdę bardzo fajnie sobie dają radę. Nie jest ich wiele, a każdy z nich ma oddaną społeczność, swoich fanów. No i zapełniają regularnie stadiony w takiej frekwencji, o której my jako Polska Liga Koszykówki możemy w tej chwili tylko pomarzyć. Więc dużo pracy przed nami, ale fajnie, że mamy taki punkt zapalny, od którego możemy zacząć budować. Tutaj też jeszcze wrócę do tego, że zagramy za chwilę w Mistrzostwach Świata, więc już też moglibyśmy zacząć powoli ten temat podgrzewać. Jasne. Z tego, co mówisz, to przynajmniej ja tak odczuwam, że zagracie, nawet jeżeli przegracie finał, to i nie awansujecie do Ligi Mistrzów, to zagracie w tym gorszym pucharze. Dobrze mi się wydaje. Czy jak oczywiście to nie zakładamy tego, że będziemy musieli być w eliminacjach. Znaczy, no, trzeba jednak. Wiadomo, jeżeli się zdarzy taki przypadek, to rozważamy na pewno udział w eliminacjach. W tym roku to będzie trochę inna formuła właśnie ze względu na Mistrzostwa Świata, bo będą tylko dwie rundy, więc jeszcze nie wiemy, w jaki sposób będziemy jako federacja rozstawieni. Oczywiście liczymy na jak najwyższe miejsce, czyli na drugą rundę, żeby teoretycznie mieć trochę łatwiejszą drogę awansu. No i wierzymy, że jeżeli my będziemy musieli walczyć w eliminacjach, ale jeżeli tym samym też Anvil będzie musiał walczyć w eliminacjach, to znajdą się dwie polskie drużyny w tej Lidze Mistrzów i to myślę, że powinien być nasz cel na przyszły sezon, żeby mieć dwie ekipy z Kujawsko-Pomorskiego, które będą się w tej elitarnej Lidze Mistrzów rywalizowały. Tak, ale mówię o sytuacji, ja życzę Wam awansu, oczywiście, ja chciałbym, żeby dwa zespoły, dziękuję, grały w Lidze Mistrzów, ale mówię, co w przypadku, jakby Wam się nie udało jednak tych eliminacji przejść, to czy godzicie się na tą FIBA, czy bez pucharów jesteście? Z tego, co ostatnio dzieje się tam wokół FIBA Europa Cup, widać powoli, że trochę ta formuła się zmienia, czyli jakby z pucharów dla pucharów, które w tej chwili trochę tak to wyglądały, zaczyna powoli FIBA budować prestiż tych rozgrywek, czyli przede wszystkim nie będzie spadku z Ligi Mistrzów, to jest bardzo duża zmiana, bo w tej chwili jakby gra FIBA Europa Cup była obarczona tym ryzykiem, że gdzieś tam po awansie do pierwszej rundy, w drugiej rundzie trafiało się właśnie na te spadki w CL-u.
to najczęściej kończyło się tam szybkim odpadnięciem tych drużyn, którzy jako prezydenci walczyli od samego początku. No, ale to mówimy o innych organizacjach, innych budżetach. My, żebyśmy w tej chwili jako topowe polskie, na przykład 4-5 drużyn rywalizowali z zespołami właśnie z tych silniejszych lig, no to musielibyśmy podwoić na początek swoje budżety, żeby chociaż na tym rynku transferowym zacząć łowić zawodników, którzy będą w stanie w Europie grać. To myślę, że też wasz przykład pokazał, jak bardzo fizyczne są to rozgrywki, gdzie w paru meczach naprawdę jedyne, czego wam oprócz szczęścia zabrakło, to po prostu paru centymetrów czy kilku kilogramów mięśni więcej na boisku, więc tutaj no dużo trochę pracy jeszcze przed nami jako organizacjami, żeby wspiąć się ten poziom wyżej. Gdzieś tam dobre wzorce na świecie są, więc warto je obserwować, ale liczę na to, że też jako liga uda nam się powoli zbudować taką renomę, gdzie ci gracze coraz lepsi będą do nas trafiali po to, żeby w jakiś dobry sposób się pokazać, pójść troszeczkę wyżej i zarobić tym samym parę euro czy dolarów więcej. Więc żeby tak było, my też musimy grać w europejskich pucharach, żeby tym samym tę arenę tym właśnie dobrze rokującym graczom zapewnić i tym samym, żeby polskie drużyny były zauważalne w Europie, a żeby tak było, no to musimy regularnie grać w europejskich pucharach. Z tego, co nam wiadomo, to nasz klub będzie zainteresowany tylko Ligą Mistrzów, myślę, tak jak podobnie wasz, bo w sumie przed tamtym sezonem też odpuścili sobie start w tym słabszym pucharze FIBA, to tam zostało dość ostro w sieci skrytykowane. Pamiętam twoją rozmowę z panem Adamem Romańskim, to chyba cały dzień, żeście wymieniali komentarze w tym temacie. Tak, znaczy przede wszystkim rozbija się wszystko o finanse. W tej chwili nie było żadnego wsparcia ze strony FIBA. Liga Mistrzów chociaż w niewielkim sposób była współfinansowana, daje też zupełnie inne możliwości marketingowe. Mhm. Nie oszukujmy się, że występy anonimowych drużyn gdzieś tam z Danii czy innego końca Europy, ani we Wrocławku, ani w Toruniu nie będą niczym fajnym, co gdzieś tam w środku tygodnia zmobilizuje kibiców, żeby w sile tam kilku tysięcy pójść i wspierać swoje drużyny, więc żeby z naszej perspektywy jakby zainteresować Ligą Mistrzów, co też jest już tak jakby z mojego warsztatu trochę innym produktem, wymaga trochę innej narracji, wymaga trochę innego podejścia do pozyskiwania nawet sponsorów czy reklamodawców. Musimy jakby zbudować świadomość tego produktu, czyli najpierw musimy jakby nauczyć kibiców, z kim gramy, z czym gramy, kto tam w tej danej drużynie jest ekspertem. Tutaj akurat Adaś jest tym ex-mistrzem i też lubię jego aktywność twitterową, gdzie tam często wyjmuje jakieś różne ciekawe przypadki, ciekawe gracze i dzięki właśnie takim rzeczom kibice mogą dowiedzieć się w ogóle, jak ta struktura europejskich pucharów jest zbudowana i gdzie my w tym miejscu w Europie jesteśmy, więc parę lat edukacji przed nami, no u was na pewno w mieście wygląda to zdecydowanie lepiej, kibice koszykarscy są ekspertami i tutaj ciężko was na pewno w czymkolwiek zawiąć, no ale u nas jednak no, mamy inną publiczność i nie możecie mieć do nas pretensji o to i tacy będziemy też pewnie przez parę jeszcze najbliższych lat. Myślę, że też za szybko się to nie zmieni, bo też jakby idea budowania naszego klubu opierać trochę na może innych wartościach, to brzydko zabrzmi i kogoś może obrazi, ale trochę też jakby zaczynamy od samego początku i naszą główną grupą docelową są dzieciaki i ich rodzice, więc nie ma się to dziwić, że na razie ta publiczność w Toruniu jest dla was, jak to czasami mówicie, piknikowa. Ale my się też po cichu na to godzimy. Pamiętajcie też o tym, że koszykówka w Toruniu jest sportem akademickim, a ja widziałem tylko jednego prorektora, który kiedyś tam zdjął koszulkę na meczu i wydzierał się na sędziego, więc tutaj trochę jesteśmy innymi odbiorcami, ale myślę, że jesteśmy na siebie skazani, myślę, że jesteśmy sobie potrzebni do tego, żeby zarazić też cały kraj tą miłością do koszykówki. Pamiętajcie o tym we Wrocławku, że niestety w Polsce, w innych miastach to troszeczkę inaczej wygląda i coś dla nas, co jest takie bardzo elektryzujące, co jest niezwykłe. Musimy walczyć o to, żeby też było niezwykłe w innych miastach, jak Białystok, jak Rzeszów, tam gdzie w ogóle koszykówki nie ma, więc jeżeli chcemy naprawdę, żeby nasze derby w finale były naprawdę na dużej randze, to starajmy się też jakby tworzyć atmosferę wokół tego, żeby była pokazywana jako dobry wzorzec, a na pewno tutaj, co by nie mówić o kibicach z Wrocławka, to wy jesteście traktowani jako dobry wzorzec w Europie, bo szczerze mówiąc, takich ośrodków koszykarskich, oprócz gdzieś tam Grecji, Bałkanów, Kowna czy
na przykład Włocławka, no nie ma drugiego Bałkany, w Polsce. No, Bałkany, no. Fajny jest Słupsk. W Słupsku też czarni żyją na pewno swoim klubem, ale no u was to widać, że to jest fanatyzm religijny. A powiedz, jak to odebraliście wczoraj, jak tam nie było prądu, a my się bawiliśmy, cała hala, i ci liderki, i wszyscy. Nie no, fajnie. No. A akurat brak prądu to taki nie był na naszą korzyść, ale już dobra, nie płaczmy, bo wiadomo, że tam nikt nie miał na to wpływu, ale no na pewno to, czego wam można zazdrościć we Wrocławku, to tego, że u was jest to taki fenomen socjologiczny, jak ja to lubię mówić, czyli u was się przeprowadza na koszykówkę, na Anglii z pokolenia na pokolenie. Ja nie będę tutaj ukrywał ani zgrywał mędrca i powiem, że też się nauczyłem do koszykówki we Wrocławku, bo mam rodzinę, pozdrawiam serdecznie i tutaj wujek Krzysiu zaraził mnie jednak miłością do basketu. Moim ulubionym zawodnikiem był pewnie też wasz idol, czyli Armand Skele, więc no, gdzieś tam moje korzenie, gdzieś tam też się od was wywodzą i pamiętajcie, że gdzieś tam jak skończą się finały, cały czas będziemy kumplami. Tak, słuchaj, zamykając jeszcze ten temat właśnie pucharowy, to myślę, że fajny ślad zostawiliśmy po sobie właśnie w Europie i liczę po cichu, że jesienią nasze oba kluby będą grać w fazie grupowej, a czy to będzie dzika karta, czy eliminacje, to już mało istotne, prawda? Tak, ja myślę, że akurat, przepraszam, że aleś ci wchodzę, ale naprawdę cię jest słabo, więc jakby to, co zrozumiem, od razu na to odpowiadam, a ty też lubisz dużo gadać, więc myślę, że tu się... To i myślę, że przebiłeś dzisiaj nawet mnie. No, ja to już w ogóle mówię. Ja już siedzę nad samym mikrofonem, bliżej nie mogę. Ale później sobie zadzwonimy, to sobie jeszcze pogadamy. Jak chodzi o puchary, Adam mówi o pucharach, pogadaliśmy dobrze o pucharach. Myślę, że akurat nasze dwie organizacje to są dobre wzorce, które warto w Europie pokazywać. I sportowo, i organizacyjnie, i kibicowsko. Myślę, że jesteśmy fajni, więc jak mamy się pokazywać w Europie, to naprawdę zróbmy to dobrze i dbajmy o to, żeby też nasze derby były odbierane jako coś unikatowego w skali kraju, bo tylko to da nam szansę, że naprawdę będziemy żyli w tym przez wiele lat. Więc cieszmy się z tego, że obie organizacje są na takim fajnym poziomie, że możemy się naparzać w finałach, bo to sprawi też, że będziemy siebie na lata szanowali jako braci w walce. Tak jest. Słuchaj, jeśli chodzi o sam poziom ligi, to chciałbym, żeby nasza liga wzorowała się na Bundeslidze. Byłeś tam na tym meczu eliminacyjnym tej trzeciej rundy w Bayreuth na żywo, czy nie przeprowadzałeś te relacje tak tylko z domu? Czy byłeś w eliminacjach? Pojechałeś do Bejrutu? Bejrut, tak? Nie byłem. Nie byłem, ale porównywali atmosferę, bo też była fajna taka góralska, że tam też... Bo Adamowi chodzi o to, żeby porównać ligę, bo jakbyś tam był, chodzi o organizację tej ligi niemieckiej, no czy nam dużo brakuje, o to chodzi po prostu. A, bardzo dużo. Ja powiem, nie wiem ile do końca pracuje ludzi na etatach w klubie koszykówki Włocławek, ale w naszym klubie jest to 10 osób, więc chociażby liczba osób, które jakby bezpośrednio są zaangażowane w produkowanie koszykówki, która nie jest zbyt duża. Każdy z nas robi tu kilka funkcji w zasadzie i to jest albo nasza siła, ale też nasza poniekąd słabość, więc na pewno będziemy też dążyli do tego, żeby sobie powoli wypracować taką strukturę organizacyjną, jak jest to w stanie na przykład zapewnić solidna europejska organizacja. Mamy parę pomysłów, nie będę ich zdradzał, ale myślę, że warto nas obserwować, bo chcemy w ogóle zamknąć projekt koszykówka w bardzo fajny sposób AZS-em UMK i to też mam nadzieję, że w przeciągu kilkunastu lat będzie dla nas też fajna alternatywa, taka studencka, dzika, trochę właśnie w stylu Włocławka, gdzie też ta wasza kreatywność i naprawdę to, że no ciężko się z wami walczy jako społecznością, bo czuć naprawdę, że za Anglię walczą wszyscy, od prezydenta miasta, kończąc tam na chłopakach z Chopina, których też... Klimatu nie kupisz. Widać, że to jest przenoszone z pokolenia na pokolenie i tutaj nawet ten przykład, bo za chwilę pewnie zapytacie o tego dzieciaka, bo czytałem na brzytwie, żeby nikt nie powiedział, że tak pod publiczkę było, to był przypadek i to ja w sumie temu panu dziękuję za ten wpis, ale absolutnie o niego nie chodziło i mam nadzieję, że ten wpis też będzie taką jakby małą odskoczeniem od tej naszej derbowej rywalizacji, bo jak sami widzicie, gdzieś tam są na samym końcu rzeczy ważniejsze niż koszykówka. No ja też ci dziękuję za ten gest, bo znamy się i z Przemkiem, i z Mikołajem, byliśmy razem na paru wyjazdach, także
Zaimponowałeś mi i dziękuję ci za to. Nie ma problemu. Ja akurat bardzo was szanuję, bo uważam, że no nie wypada nie szanować kogoś, kto ma taką siłę i kto naprawdę ma tyle elementów tak spójnych i na tak wysokim poziomie, że no trudno o was nie mówić jako o mistrzowskim w ogóle no produkcie, no bo myślę, że koszykówka we Wrocławku to już jest taki produkt, że gdziekolwiek nie spytasz kogoś w Polsce o Wrocławek, to pierwsza rzecz, która ciśnie się na usta, to jest od razu Anvil. Fajnie, miło słyszeć. Naprawdę, bo idziemy, zmierzamy do kolejnej części rozmowy, bo wszyscy tutaj czekają, a zapytamy o bilety. Dziękujemy że za miłe słowa o nas, o pucharach, o w ogóle o tym, że doceniasz nasz wkład kibicowski, ale no jest pytanie, dlaczego z nami walczycie w takim razie? Dlaczego jest takie blokady, takie są... Słuchaj, te specjalne wymagania, to był twój pomysł czy prezesa? Nie, ja wam tylko zadam pytanie, czy znacie przypowieść o Dawidzie i Goliacie. Oczywiście to, co próbowaliśmy robić w ostatnich tygodniach, to było wyrównywanie szans i chcemy, żebyście naprawdę tak to odbierali. Walczyć z wami się nie da, bo od razu jesteś na skazanej pozycji. Jak nie wejdziemy drzwiami, tak, to oknami. No, to, co mogliśmy zrobić jako organizacja, która chciała zapewnić jakby parę bardzo ważnych czynników przy organizacji widowiska, a na pewno tymi czynnikami przede wszystkim jest wasze bezpieczeństwo, ale też komfort do tego, żeby obserwować mecze finałowe. Musieliśmy uwzględnić naprawdę bardzo dużo czynników i zmiennych, o których przeciętny kibic pewnie nie ma zielonego pojęcia i nawet niekoniecznie musi się tym interesować. Więc jakby wyszliśmy naprzeciw, stwierdziliśmy, że jako pierwszy klub w Polsce spróbujemy chociaż uruchomić sprzedaż biletów, ale we Wrocławku, ale wieście, czyli w mieście przeciwnika, co chyba się do tej pory na pewno nie zdarzyło. Pierwszy raz, to jest... Tak. Tak, ale biorąc pod uwagę skalę zainteresowania i tu nie chodzi tylko o Wrocławek, ale też o kibiców z Torunia, którzy trochę mają inną specyfikę, ale też byli bardzo żywo zainteresowani tymi biletami, no dochodziło do ekstremalnych sytuacji, które gdzieś tam na samym końcu ten czynnik ludzki zawodził i ta sprzedaż nie była idealna, tak jak sobie to wymarzyliśmy. Ja mogę tylko przeprosić z naszej strony, no na pewno to była też pewnego rodzaju próba i no niesłychane doświadczenie, gdzie już wiemy na przyszłość, w jaki sposób te kluczowe elementy lepiej komunikować, lepiej zabezpieczać i tym samym być na to lepiej przygotowany. Mogę powiedzieć tylko taką anegdotkę, że przed chwilą z Michałem Hołkowskim sobie pisaliśmy, że jeżeli gdzieś tam w przyszłości uda nam się powtórzyć taką serię finałową w finale, to powalczymy o Moto Arenę w Toruniu, żeby naprawdę wszyscy, którzy chcą się w niej zmieścić. Ale w tej chwili musieliśmy wiele naprawdę sprzecznych często interesów, postaw ludzkich wziąć pod uwagę. Musieliśmy być przygotowani na to, że nie wszyscy kibice też pałają do siebie sympatią, więc no, jakby naszą ideą jako organizatorów było to, żeby udostępnić bilety w pierwszej kolejności w Toruniu i we Wrocławku, później całemu kraju, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową. No gdzieś to założenie główne udało się zrealizować, więc liczę na to, że mimo wszystko no nie sposób wszystkich kibiców było zadowolić, ale przynajmniej ci, którzy gdzieś tam patrzyli na to z boku, wiedzą, że no trudno było zrobić coś więcej. A to się, bo, czyli tyle samo biletów udostępniliście dzisiaj do Wrocławka, co ostatnio, czy mniej? Bo tak szybko się rozeszły bilety. Ktoś naliczył, że w dwóch punktach dzisiaj szedowano bilety. Chyba 100 biletów w sumie było. Jeżeli... Wiesz co, były o co chodzi? Proszę, żeby jeszcze powiedzieć, czy to jest prawdą, że ta pula przeznaczona do Wrocławka, z czystej puli również można było kupować bilety w Toruniu? Kibic w Toruniu w kolejce, nie wiem, na Bema mógł kupić bilety z tej puli, czy to nie jest prawda? Dokładnie trzy sektory górne zostały przeznaczone do sprzedaży we Wrocławku. Jeden sektor, który był sektorem boforowym, do tej pory u nas był sektorem, który był wolny, ale ponieważ mnóstwo kibiców z Wrocławka, którzy kupowali w różnych miejscach areny Toruniu, tak przychodzili, ten sektor pozostał u nas wolny. I teraz przy okazji meczu siódmego udostępniliśmy go do sprzedaży i we Wrocławku, i w Toruniu, ale też były sytuacje, w której kibice z Wrocławka byli dzisiaj pod kasami areny Toruń. Musicie wiedzieć, że macie też kibiców w Toruniu, więc jeżeli ktoś naprawdę prosił, a było takich przypadków kilka, to udostępnialiśmy miejsca właśnie w tym sektorze.
Zostały bilety, bo tu też odnośnie komunikatu trafiły do dyspozycji klubu z Wrocławka, więc no, w tej chwili mogę zakomunikować wszędzie i wobec całego światu, że wszystkie bilety na mecz jutrzejsze są sprzedane. Czyli ile kubiców będzie? 6,5 tysiąca? Wszystko, 5 tysięcy, chyba 625 to jest maksymalna objętość, aha, jeżeli chodzi o wymogi bezpieczeństwa, aha, które byliśmy teraz w stanie zapewnić. To też jakby informacja do wszystkich kibiców, to nie wszystko zawsze wygląda tak z boku, jak nam się wydaje. Są pewne poobostrzenia, hala w Toruniu niestety idealna nie jest i sami też pewnie wiecie, że część miejsc ma słabą widoczność ze względu na tablicę wyników chociażby, więc my też jakby chcemy zadowolić wszystkich, bo uważam, że jeżeli ktoś płaci tyle za bilet, ile bilety kosztowały, i to na pewno jest miara naszego sukcesu jako obu organizacji, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby przy pełnej hali naprawdę dobrze zarobić jako oba kluby, no to uważam, że jeżeli ktoś już płaci za tego typu produkt, no to wymaga też jakby rozrywki na wysokim poziomie, więc my też jakby postaraliśmy się, żeby ta oprawa była na tyle odświętna, że jutro też parę fajnych elementów myślę, że będziemy w stanie wam wszystkim pokazać. No to ci powiem, że 3000 będzie naszych kibiców w tej liczbie. Trudno mi powiedzieć, nie będę szacował, jutro pewnie wszystkich przeliczymy. Na szczęście złamaliśmy trochę schemat właśnie czarnymi koszulkami, także pojedynek dobra ze złem jutro się szykuje. Czy kibiców Astorii też tak się będziecie bać? Astoria awansowała, to jest ta klasa. Z Astorii mamy trochę krótszą historię, aczkolwiek no też pamiętajcie, że my jesteśmy młokosami, mamy 15 lat istnienia, w jakiś sposób kontynuujemy to, co robił AZS, ze względu na to, że jesteśmy jakby cichymi opiekunami i organizacyjnie ciągnęliśmy parę miesięcy, parę lat temu w zasadzie już AZS, więc gdzieś tam spuścizna tych 60 lat koszykówki w Toruniu na nas drzemie, ale my jesteśmy młokosami, którzy gdzieś tam za Astorią walczyli w trzeciej, w drugiej lidze, więc w pierwszej lidze, więc na pewno fajnie będzie walczyć z klubem z Bydgoszczy, bo na pewno to będzie ambitna i waleczna organizacja. Już widać po tym, jak gdzieś tam się przemierzają do tego swojego pierwszego sezonu, że na pewno chłopcem do bicia nie będą. No, tak kibice z Bydgoszczy też naprawdę tworzą fajny klimat, robią fajne oprawy, więc mamy najfajniej. O, przerywa coś, no. Koszykarskie województwo opie, więc tutaj na... Halo? Możesz powtórzyć? Więc tylko wypada nam przyklasnąć i cieszyć się z tego, że będziemy mieli... Tak, mówiłem, że mamy fajne koszykarskie województwo, więc tylko wypada się z tego cieszyć, że będziemy mieli dwa razy derby więcej. Oczywiście, ja też tak uważam. No dobrze, to może teraz jeszcze tak trochę luzu. Będę musiał pan... Tak? Chyba burza tam u ciebie idzie, co? Albo to może u nas? Burza idzie, no. To może od północy... Ostrzegali, tak. SMS-y przychodziły. Słuchaj, Kuba, ostatnio przyłapałem cię na szpiegowaniu. Od dawna czytasz brzytwę? Może nie szpiegowaniu, ale też musicie wiedzieć, że ja też mam wielu szpiegów, którzy mi donoszą różne rzeczy i brzytwa też dla wielu kibiców. Z Torunia stała się ważnym miejscem spotkań i czerpania informacji, więc no, fajne mamy derby w wielu aspektach i wymiarach. Gdzieś tam, no ja też się starałem, żeby te emocje nie brały góry nad rozumem, ale też musicie mi wybaczyć, jeżeli w którychś momentach gdzieś tam byłem za bardzo kibicem, ale gdzieś tam się poczuwam do tego, żeby być największym kibicem swojej drużyny, chociaż nie zabieram tego prawa nikomu i tym samym też chcę, żeby jak najwięcej Toruniów identyfikowało się z tym klubem, więc poniekąd się z tego cieszę, aczkolwiek jeżeli ktoś to odbiera negatywnie, to raz jeszcze przepraszam. No właśnie, widziałeś chyba dzisiejsze te komentarze pod zapowiedzią, co? Oj, chyba burza. Jeszcze raz, przepraszam. Widziałeś chyba dzisiejsze te komentarze pod zapowiedzią. Były dość pikantne. No widziałem, no ale rozumiem, że emocje są czymś nieodzownym, no nie ma co ukrywać, ale nie uciekniemy od tego, możemy tylko spróbować tym w odpowiedni sposób zarządzać, ale powiem z punktu widzenia marketingowca, że lepiej, że wokół naszej rywalizacji są emocje, nawet jeżeli często są niezbyt zdrowe, niż nie miałoby ich być wcale i byśmy robili w zasadzie sztukę dla sztuki. Tak jest, to jest wojna, a na wojnie prawie dokładnie wszystkie chwyty dozwolone. Tak. Ja myślę, że i tak nasza wojna jest na tyle wyjątkowa, że mimo iż jest to wojna w zasadzie w tej chwili już obu miast, to gdzieś tam cały czas nie brakuje tam poczucia humoru, takiej kreatywnej zabawy i gdzieś tam widać, że naprawdę wokół tego robimy fajny klimat, w którym mam nadzieję, że coraz więcej osób się zarazi.
Jasne. I tym akcentem zakończymy. Tak jest. Bardzo dziękuję. Miło się rozmawiało. Widzimy się jutro, tak? Tak jest. Dzięki, Kuba. Do usłyszenia. Do usłyszenia w Arenie. Do jutra. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Na razie, hej. Czas leci. Burza. Burza. Coraz też gorsze połączenie. No widzieliście Państwo, nasze pierwsze łączenie na żywo. I po stresie. Po stresie. Cały czas na żywo jesteśmy. Ale już bez gościa. Bez gościa. Kibiców mam nadzieję, 3000 powiedziałeś, ja też taką nadzieję mam, że będzie nas 3000. Ostatnio było 2,5, także mam nadzieję, że będzie nas więcej, bo to jest najważniejszy mecz w sezonie, tak. Także dyspozycja dnia, ograniczyć straty jak w ostatnim meczu, postarać się o lepszą zbiórkę, a lider punktowy, czy to Simon, czy Iwan, czy może Aaron, sam się znajdzie. Zobaczymy, ja przede wszystkim, ta koncentracja, tak jak powiedziałeś, taka musi być jak wczoraj, jak będzie skuteczność, walka o zbiórki. No. Co prawda zbiórki przegraliśmy wczoraj też, ale wyglądało to niebo lepiej niż we wcześniejszych dwóch spotkaniach, więc jak zagramy tak jak wczoraj, to wynik jest spokojny. Tutaj dochodzą słuchy, że sędzia będzie, już jest obsada sędziowska znana. Jest pan Pastusiak, pan Calik. Calik, tak. Tak. Pastusiak, Calik i Maliszewski. Jak będzie głównym Pastusiak, no to dobrze. Jak będzie z panem Pastusiak, zawsze wygrywaliśmy. Tak, miejmy nadzieję, że będziemy wracać w kolumnie jak przed rokiem z Ostrowa i będziemy cieszyć się z obrony mistrzostwa. Ja też tak liczę. Feta chce przeżyć to, co przeżyłem rok temu. Ten cały sen, który ostatni miesiąc mamy, żyjemy. Nic się innego nie liczy. Tylko tym. Nic się innego nie liczy, co robimy ostatni miesiąc, tylko Anvil. I mam nadzieję, że ten sen zakończy się mistrzostwem. Tak jest. Tego sobie i wszystkim kibicom Anvilu życzymy. Oczywiście. Team Anvil. No to kończymy. Anvil sam! 8 sekund! Jest! Jest! Anvil mistrzem Polski! Po 15 latach przerwy! A dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Wszyscy pokrzyczeć. Mistrz, mistrz, Anvil mistrz. Czekali kibice, a przecież wiemy doskonale, że tutaj we Włocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem, na dobre i na złe. Do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anvil! Brawo włocławska publiczność! Dzisiaj wszyscy wpisaliśmy się na medal.